Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy dzisiaj na Śląsku, w Tychach, w studiu Pole Dance. Jest ze mną Kasia Hirsch, zdobywczynia wielu tytułów na arenie międzynarodowej, jak też polskiej. No i Kasia, powiedz, czym się dzisiaj będziemy zajmować? Dzisiaj zajmiemy się pole dance'em, a konkretnie pole sportem. Bartek tutaj nauczy się paru bardziej zaawansowanych trików z uwagi na jego zaawansowany poziom, więc... Będziemy próbować. Tak, zobaczymy jak się to rozwinie, czym Bartek się tutaj wykaże, w co pójdziemy. No słuchajcie, jakby wiecie, że zajmuję się z tym workoutem i zawsze to były drążki o poziome, teraz mamy trochę zmiany, bo będzie drążek pionowy, więc inny świat. Zaczniemy tak naprawdę od najważniejszej rzeczy, czyli od rozgrzewki. Rozgrzewamy bardzo dobrze górną partię oraz przechodzimy niżej również na nogi. Pole dance, nogi są w gruncie rzeczy bardzo ważne, więc zajmiemy się aktywizacją zarówno góry, jak i dołu. Jesteśmy właśnie po rozgrzewce, więc od czego zaczynamy? Przede wszystkim skupimy się na figurze odwróconej, czyli V, która nam się przyda do naszego elementu, który dzisiaj zaplanowany dla Bartka. Będziemy myśleć o tym, żeby nasze biodra były przed rureczką, ręce były zgięte, opuścimy się maksymalnie do dołu, ręce zgięte, bo jeżeli będę głowę odchylać do tyłu i opuścić ręce, to moje ciało pójdzie naturalnie, ok? Czyli jestem sobie na dole. Nakładam, jedną nogę na siebie nakładam, drugą prostuję ręce. Dobra. Zgięte. Tak jest. Super. Cyk. Pięknie. I na drugą stronę od razu. Czyli przechodzisz na drugą stronę rówki. Aha. I zmieniasz ułożenie rąk. Okay. Dokładnie. Tak jest. I palca obciągnięte. Skoro już umiemy to zrobić z dołu, zróbmy to z góry. Idziemy sobie, hop. Zakładamy kolanko, kręcamy się, blokujemy sobie. Wysuwamy bioderko, wychylamy się. Użyj sobie tutaj tego bioderka i kolanka, żeby wypchnąć pośladek, dobra? No. Hop. Okay. Hop. Super. A jak to było? Mission complete. I na drugą stronę to samo. Możesz sobie pójść krok dalej, złapać wyżej, podciągnąć sobie i odbić się jedną stópką. Hop. To będzie małe oszustwo. Tak? I odbić. Pięknie! Cyk! Robimy sobie ćwiczenie pomocnicze, czyli krzesełko. Patrz. Czyli będziemy brać krzesełko. No! Okej? Okej, czyli idę sobie tu, hop, nóżki tutaj, nie? Tak, krzesełko. Czyli tak jakbyś siedział na krzesełku. Oj, przeleciałam. Chciałam ratować sytuację. Żebyś taki mocny zamach, że całe twoje ciało poszło tu, nie? No. A interesuje cię to, żeby wyizolować ruch. Czyli jestem tutaj cały czas w jednej linii z ruchą. Jestem sztywna, sztywnie, tylko pamiętajcie, sztywno na dzielni. A robię zamach nogą zewnętrzną, pozostając równolegle do rureczki, okej? Okay? A patrz, jak puszczam łopatkę. Jak puszczam łopatkę, przechodzę przed... Jaka lekka jest w ogóle, nie? Złap sobie w rureczkę. Kieruj biodra w tą stronę, weź zamach nogą i tylko dołączam do tego kolanka z przodu, no. I tak. Pięknie! I pilnuj łopatki. Tu mieliście przykład, kiedy łopatka puszcza. Kiedy łopatka puszcza... Aha, to idzie do rury. To idzie do rury. A jak łopatka jest kiszące, hop, to jestem przed. I łączę. No proszę, jaki kursant piękny. Teraz trzymaj. Okej. Następny chwyt, który będzie nas interesować, to jest chwyt kołyskowy. Czyli ja moją nogą zamachową wewnętrzną powoduję, że moja głowa dostaje impuls i wychyla się do tyłu, hop. Okej. Okay. Dokładam podchwyt i wychodzę. Aha, i to jest takie połączenie z tamtym elementem. Podoba mi się, że Bartek widzi tutaj koneksję. Tak. W chwycie kołyskowym interesuje nas, żeby nasz biceps, idąc od góry, bardzo ładnie nabijał się na rurkę. Dzięki temu będziemy mieć zapewnioną moc i przyczepność. Jeżeli patrz, zrobimy to z dołu, to patrz, ona idzie do góry i łapie się. Dobra. A tu prostuje wtedy ramię? To z tyłu. To nie, musi... to góry prostuje? Tak, dlatego on jest na porządku zgięte, żebyś miał odległość do tego, żeby sobie złapać. Bo jeżeli ja bym zaczął z takim ramieniem,
No tak. To jest ciężko, nie? Hop, podciągam się i luzuję. Dobra. Głowa w dół, nie interesuje cię w góry. Okej. Okay. Głowa w dół. Wszystko było zajebiście. Głowa. Hop w dół. No. I teraz tak jakbyś tam popatrzył na rurkę, zobaczyć hop. Czyli aha, interesuje cię wszystko, co jest na dole, nie interesuje cię nic, co jest u góry. I już głowa w dół. Wyciągnij rękę. Daj tu biodra. Dołóż tą nogę tutaj. Dołóż. Dołóż. Hop, tutaj? Tak. I wykręć. Dobrze, Mato, i na siebie nogi. Mato, zajebiście, czy masz? Późno. O, proszę. A, to czeka ta sztuka. Mam tą samą zasadę, no, tylko że do pięciu. Będziesz się sobie na górę. Wsadzisz nóżkę. Aha, o chuj. Okej. Dobra. I później. Chłopac jeszcze czaił. No to spędzę w duchu. I cyk, porwie kurczowe, nie? Pamiętaj, że chcesz popatrzeć na rurę, jak już zrobisz wychylenie. Patrz na to ciebie. Połóż sobie tą nogą. Dobrze. Jestem w tym momencie, obracam biodra i muszę mocno wypchnąć się z dolnej ręki. Okej? Okay? Ta ręka jest kluczowa do wypchnięcia się. Dlatego to jest, powiedzmy, najcięższy feniks z uwagi na to, że potrzebuję mieć siłę w dolnej ręce, żeby wypchnąć się. Chciałbym również bardzo podziękować firmie Transal, firmie ze Skawiny ode mnie z miejscowości, która już któryś raz z rzędu wypożyczyła mi auto, żebym mógł gdzieś dotrzeć spokojnie, szczęśliwie i elegancko, ponieważ to jest naprawdę wysoka klasa tych aut. Tak więc polecam Transal, macie link w opisie, jakby ktoś chciał skorzystać, to naprawdę nie ma się, czy nawet zastanawiać. I to będzie nasz ostatni szaniec na dzisiaj, zrobimy sobie tego kombosa, nie? Złe jest, wiesz, patrzcie, jeżeli używam nóg, czyli idę w tą stronę i w tą. Czyli jeżeli używam prawej ręki i robię wykop w tą stronę, no, przechodzę przez rurkę i wykopuję drugą nogą, to jest mi dużo łatwiej, nie? Okay. I wykorzystuję zasadę wahadła. No. Czyli hop. Właśnie dlatego rozgrzewamy dobrze nogi, bo one robią nam dużą pracę. Jeżeli moje nogi są aktywne, to moja góra ma dużo łatwiej. Ja mam tak, że mam zakotwiczone, że to siłowo jest dużo rzeczy robionych i nabrać takiej dynamiki potrzebuję znowu czasu, żeby się rozluźnić w tym, nie? Chciałeś wejść na zwykłym chwycie. Czyli robiłeś hop i dokładając, chciałeś się już obrócić. Możemy to wykorzystać. Bo czasami jest tak, że mam już predyspozycję do czegoś bardziej, a do czegoś mniej, tak? To nie jest nic złego generalnie. Możesz zrobić sobie wprawkę, czyli jak przelecisz i złapiesz tu, to zrób mocny wymach nogą i wejdź sobie do elementu. Pamiętaj o rozwijaniu miednicy, nie? Okej. Okay. Bądź. Tak? Coś tego typu, nie? To było fajne. A ja Bartka z własnego rozmowa. Nie, bo w ogóle wiesz, w poko to jest, bo też pokażemy, że no nie jest tak łatwo, jak się mogło wydawać, nie? A sam też próbuję właśnie i czuję, że w ogóle tego nie czuję, co się. Ja kurwa lecę teraz na rurę, bo brakuje mi tego wybicia też. Opa, zajebiście! A gdzie się piłeś? No. Właśnie to jest najważniejsze spięcie. Czyli zrobimy wejście na słaby korpus. Tylko patrz, chwyt. Chwyt jest prosty. Czyli łapię normalnie tak tu, jakbym złapała sobie hop, widzę rurę, podkładam dolną rękę i wychodzę. Najpierw tyle, chodź Bartek, fajnie to jest. Odejdziesz drążka i nogę zamachowa na siebie. To jest spoko, to jest siłowe. Nogi tak? Na siebie? No. Hopa! No! Mam asekrować, czy nie? Nie, nie. Słyszeliście? Dobrze! Najbardziej interesuje ci to, że jesteś zablokowany, nie? No. Finalny efekt. Mam. A, tak są nogi, ja myślałem, że to będzie przy róże, nie?
Dobrze, 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 aktywny łokieć. Dobrze, hop. Hop. Bezwład ciała. I pamiętaj, że tą rękę nie trzymaj sztywno. Zluzuj sobie. Bartek, patrz. No. Wyskok. Nie możesz nawet podbiec sobie. Hop, tak. Tylko do góry, nie? Tak. Tylko dolna ręka. Daj sobie tak, jakbyś blokował w biodrze. Będziecie. I później pozwól jej zjechać w dół. Hop. Dobrze. Wydaje się, że Bartek mi zaraz rozszarpie za to, co dzisiaj przygotowało. Nie, właśnie dobrze, bo będzie naturalnie. O to chodzi, żeby pokazać, że właśnie mam trudności też z tym, no nie jest jakieś wcale, że to mi wychodzi, kurwa, nie? Więc wtedy wychodzi lepiej to wszystko. Tak. No i kurwa, zostawię biodra na dole, nie? Nawet pozwól sobie tutaj na większy bezwład. Tu musi być bezwład. Musi być. Musi być. No to teraz zobaczymy to w kombo jakieś, nie? Dokładnie. Co to będzie? Będziemy sobie przenosić nasze ciało z prawej na lewą stronę. Prezentacja. Jestem tu. Trzymam bioderka, zmieniam. O. No dobra, zobaczmy, czy to się rozumie. Spoko. Bartek sobie troszeczkę utrudnił, bo możesz to zmieniać chwyt w momencie, kiedy twoje biodra są tu. I jak one są tu, jest troszeczkę łatwiej. Generalnie i tak to jest wersja super zaawansowana. Super. To jeden element mamy. Teraz dodajemy kolejny. Ulubioną chińską spinaczkę. Ta sama noga, ręka niżej. Chińska? Chińska. Dokładając rękę, zmieniam kolano. Hop. Znaczy się lubiłem spinać ogólnie po drzewach w dzieciństwie. No to przyda ci się ta umiejętność. To się przyda mi. Super! Mamy to. Następny element. Bartek się w tą stronę, wykorzystamy to. Będziemy powodować, że nasze zewnętrzne udo zrobi się udem wewnętrznym i wejdziemy do fałki. Tak, dobrze. Dobrze. Jest mniej więcej? No. Tak? Tak. Czy powtórzyć? Wejdziesz do fałki. No. Zmienisz sobie, przejdziesz na drugą stronę. Okej, okej. Zahaczysz kolano. Prawo. Jedziesz w dół. Ciągniesz biodra i wejdziesz do elementu. Dobra. I zahacz kolano górne, wewnętrzne. Trzymaj biodra. Zjedź dolną ręką. Hop. Masz. 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 Tak mam to trzymać? Tak. To jest ten chwyt. Ten. A tak jakbym chciał zrobić, to mogę? Możesz, ty możesz. Ej, jak byśmy bardzo byli. Pamiętajcie, później trzeba się pozmacniać. Dlatego rozrywka jest tak ważna. Trening medyczny, zapraszam na treningi personalne, Skawina Kraków, rehabilitacja, terapię, hipnoterapię, terapię bizn. Sponsorem odcinka jest Bartek Kruk, tak. Treningi personalne. Tak jest. To co, łączymy całość? Tak. No, ale Wyrównaj, biodra, wyrównaj! O, dobrze. O, ciężki zawodnik! Nie trzymałem dobrze, trzymałem na palcach jakoś. Nie, właśnie poczułam ciebie. Wiecie, bo ja asekuruję wtedy, że daję takie magiczne ręce, że niby tam jestem, ale mnie nie ma, nie? A to po to. Teraz wykorzystamy
wykorzystamy sobie chwyt kołyskowy do wejścia do elementu, ale na chwycie skręconym, czyli to, co robiliśmy w prawkę sobie z ziemi, zrobimy sobie na górze, czyli wychylenie, zahaczenie, patrzę, gdzie rureczka i wykręcam się. Super, jeżeli na przykład będziesz czuł, że potrzebujesz jeszcze się wyrównać, to w momencie, kiedy będzie ci noga wchodzić hop, to ty możesz podciągnąć się tu, zjechać i dopiero jak podciągniesz się, dać sobie do tyłu. Dobrze, pociągnij się, zmień kolejność dłoni. Nie, czekaj. Pomóż sobie stopą, pomóż sobie tą część stopy na rurkę. Aha, na rurkę. Żeby się wypchnął. Pociągnij, zmień kolejność dłoni. Tak. Teraz pod plecy. Kurwa. Po bicepsie. Jeszcze raz. To jest mój raz akurat. Kasia jest zażenowana w ogóle. Nie, bez no. Mi brzuch burzy. No i jeść. Jeść tam. Braj powoli. Teraz tak, tu. Hop. No, dawaj do dziury. Podciągnij się. Uwolnij tamtą stopę za góry. Tak. Dobrze! I złapkę zewnętrzną, tu, dobrze! Tutaj, tą, tą, tą. O kurwa, dobra, coś jest. Państwo, przygotowuje się profesjonalny zawodnik pole dance. A ja, zaraz będą magiczne sztuczki. Are you ready, motherfuckers? Dalej, każdy krok da. Tak, lecisz! Super!
jesteś tu, nie? No. Obracasz się, musisz szybko podłożyć rękę i w tym momencie popatrzeć do góry. Dobrze, głowa, góra! Dupa, jaś! Tu, dobrze, obracaj! Aha, takie coś. Mhm. Dobra. Łatwe, nie? Dobrze, odbij się! Głowa, daleko, bark! Cyk. I wyciągnął siłę od tego. Dobra, już jest bliżej niż dole. No ale dobra, gdzie nie siedzi w ogóle. A, to niedobrze, bo biegać się panu dwie rączki. No ale mówmy się, zupę robimy prawą ręką. Telefon, prawa ręka. No. Domofon, prawa ręka. Ogólnie sytuacja jest taka, że jak jesteście praworęczni, to prawa ręka często odpowiada na takie ruchy precyzyjniejsze, ale lewa często gdzieś chce nadgonić, w takich ruchach globalnych, i na przykład u mnie jest taka sytuacja. I nie tylko mnie, bo wielu ludzi tu mówiło, że jest praworęcznymi, a są silniejsi na lewo, no bo ta lewa wtedy chce dogonić prawą i jest silna właśnie w sile, w globalnych ruchach, a prawa jest precyzyjniejsza. No? Mamy teraz challenge dla Kasi, będzie to X flaga, czyli mamy taki element w workoucie, że jak mamy normalną flagę, mamy też X flagę i wygląda to tak, że zakładasz rękę na rękę, tutaj tworzy się taka dźwignia, więc się zapierasz i jest ręka jedna wyżej, druga niżej, hop, wchodzisz to pięknie, cyk. I holdujesz. O. Albo to było tak? O, tak to było. Wyjdzie. O! Dobrze. Dobra, pustymy. Wygrała wszystko. Wierzę. Jak się nazywa? Jakiś stretching? Taki... Tak. Wykorzystam sobie element jogi. O, i teraz relaksacji. Mój ulubiony moment. I opuść sobie i weźmiesz po łuku i postawisz maksymalnie daleko i wybijesz jeszcze barwę. Stópki, czyste stópki złączamy. Mhm. Łapiemy za kolana. No. Zaokrąglamy plecy i z wydechem ciągniemy. Pośrodki by chciały pójść sobie tam dalej, ale one są takie podciągnięte i nie. Okej, i teraz patrz, jesteś szeroko, masz flex i sobie idziesz raz na prawą, raz na lewą. I do przodu. Były takie momenty, nie? Best moments. Koniec? Piąteczka. Dobra, kończył ten odcinek. Podsumuj, Kasia, jak sobie poradziłem, jak myślisz? Myślę, że dużo elementów tutaj zawartych były z poziomu zaawansowanego, więc naprawdę nie róbcie tego w domu, nie sugerujcie się tym, że jest to lekcja, którą możecie przerobić bez większego nadzoru, jeżeli dopiero zaczynacie. Bardziej miało to za zadanie pokazanie fanów w pole dance'ie. Mhm. Były też prototypy oczywiście, ale pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim i dobrze zrealizowany plan. Bartek jest po prostu superhuman. Więc miał super w ogóle tutaj plan działania, więc spisał się zajebiście. Plan jest planem, a życie jest życiem, słuchajcie, dlatego jeśli chcecie potrenować pole dance, znajdziecie Kasię tutaj, macie linki na Instagramie i piszecie do niej, bo to jest specjalistka w swoim fachu. I jak wiadomo, tak jak chcecie naprawić auto, idziecie do mechanika, chcecie coś naprawić zębami, idziecie do dentysty. Tak samo w pole dance, w street workoutie, czy w jakimkolwiek innym aspekcie, szukacie specjalistów, oni wam wskazują drogę, tego się trzymacie, jest zajebiście. Dzięki za dziś, suba dajecie, serduszko, hop i piona.